Ponad 27 tysięcy złotych. Taką kwotę udało się zebrać w trakcie drugiego biegu charytatywnego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Dzikie Mustangi przy współpracy z gminą Dębica. Środki z pakietów startowych zakupionych przez sportowców i zbiórki do puszek w całości przeznaczone zostały na leczenie i rehabilitację chorego Filipka. Stowarzyszenie Dzikie Mustangi już po raz drugi zaprosiło miłośników joggingu na zawody do Paszczyny, łącząc pasję do biegania z potrzebą niesienia pomocy innym. Impreza spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony nie tylko mieszkańców naszego powiatu, ale także innych regionów Polski. Na stadion LKS Paszczyniak przyjechało prawie 350 biegaczy wraz ze swoimi rodzinami, aby rywalizując w zawodach wspomóc leczenie chorego Filipka. Zmagania rozpoczęły biegi najmłodszych uczestników imprezy. Starsi sportowcy rywalizowali na dystansie 5 i 10 kilometrów. Organizatorzy przygotowali także dodatkową konkurencję sportową dla miłośników Nordic Walkingu. Chciałbym podziękować organizatorom, inicjatorom, właściwie Stowarzyszeniu Dzikie Mustangi, gdzie jest zarejestrowane w Brzeźnicy i tak sobie myślę, że występują również poza granicami gminy, żeby promować również i gminę, ale przede wszystkim ideę pomocy, tej najpiękniejszej, bo ona po prostu jest od serca i dla potrzebującego. Pogoda dopisała uczestnikom imprezy, było ciepło, a padający deszcz ochłodził nieco temperaturę i ułatwił zmagania sportowcom. Większość zawodników ukończyło rywalizację, ale jak zgodnie podkreślali, wynik był sprawą drugorzędną, a liczył się przede wszystkim charytatywny cel tych zawodów. Wszystkie pieniądze z pakietów startowych i zbiórki do puszek przeznaczone zostały na pomoc 2-letniemu Filipkowi, który zmaga się z wieloma schorzeniami. Chłopiec urodził się ze szczękościskiem i brakiem odruchu ssania, a jego choroba do tej pory nie została jeszcze zdiagnozowana. W najbliższym czasie czekają go kolejne badania, tym razem w Warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka, a następnie leczenie i specjalistyczna rehabilitacja. Pomyśleliśmy sobie, że w okolicy takiego biegu jako charytatywnego nie ma, chcieliśmy zrobić. Zrobiliśmy rok temu pierwszy bieg, który wyszedł nam w miarę dobrze, było dużo ludzi. W tym roku też chcieliśmy to powtórzyć, no i powtórzyliśmy. Wszystko wygląda póki co dobrze. Kibice dopisali, biegacze dopisali. Musimy się cieszyć. No i wszystko przy tym celu, chcemy pomóc Filipkowi, który jest chory, to jest 2-letnie dziecko, które od urodzenia ma problemy z krtanią, nie może sam jeździć, skarmiony sądą. Widzieliśmy, że jeżeli biegamy, możemy przy okazji pomóc, co to robimy. Podczas drugiego biegu Dzikich Mustangów nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych, którzy pod czujnym okiem animatorów oczekiwali na powrót swoich rodziców startujących w zawodach. Dzieci mogły wziąć udział w przygotowanych dla nich grach ruchowych i bawiły się na dmuchanych zjeżdżalniach. Organizatorzy zadbali też o posiłek regeneracyjny. Między innymi można było skosztować potraw z grilla, tradycyjnego bigosu, swojskiego chleba ze smalcem, a także słodkich ciast i babeczek. Dłuższa relacja z tej imprezy już wkrótce na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR.